Mazowieckim Parku Narodowym. Pada śnieg i bardzo się z tego cieszymy. Wzięliśmy saneczki i rodzice nas ciągną do Muzeum Przyrodniczego. Spacerować po parku pałacowym. Idziemy, chodźcie z nami. Tak wygląda spacer w wykonaniu dzieci. Żubrem. Chodźcie z nami, idziemy. Jesteśmy w zagrodzie pokazowej z żubrów, żeby oglądać zwierzątka. Mam nadzieję, że nie wszystkie śpią. Tam są koniki, ale nie chcą do nas podejść. Wiecie, że to jest zagroda żubrów, ale tu nie są same żubry, tylko są na przykład koniki polskie. Koniki polskie widzieliśmy też w Roztoczeńskim Parku Narodowym, a my teraz spotkaliśmy je znowu. Tam w tamtej zagrodzie jest Paula, to jest ryś, który stracił nogę. Widzicie? Śpi w tamtym wydrążonym pniu, bo jest jej bardzo zimno. Wiecie, że dorosły jeleń może ważyć do 250 kilogramów? Ta łóżka za mną, bo na imię Jelena. Ale dzisiaj mam szczęście. Kolejne zwierzę, które możemy zobaczyć z bliska, to dzik. Tutaj w tej zagrodzie jest malutka sarenka Bambi. Urodziła się w poprzednim roku. Spójrzcie, jak sobie słodziutko je. Cudowna, prawda? Zobaczymy kładkę na ścieżce żebra żubra. Może będzie pod śniegiem, a może nie. Zobaczymy. Już jest kładka. Zobaczymy, jak długo będziemy ją szli. Szlakiem Dębów Królewskich jest bardzo zimno, minus 17 stopni. Przed nami tą ścieżką jeszcze nikt nie szedł. My będziemy tutaj pierwsi. No i patrzcie, jak jest puszysty śnieg, no i jak zalał naszą drogę. Thank you.
książę Gedymin zbudował tu zamek i ozdobił go białą wieżą. Według legendy nazwa Białowieży pochodzi od tej białej wieży. Patrzcie, to jest idealne miejsce na ogień safari. Z Białowieskiego Parku Narodowego, pokrytego grubą warstwą śniegu, pozdrawia rodzina Czajek. Było dalej.